Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie pod moim dowództwem i ten sztab na chwilę obecną się nie zmienia. Oczywiście poznajemy siebie nawzajem. Czy on taki, bo domyślam się, o co chodzi naszemu kibicowi, czy taki sztab pozostanie do końca tego sezonu? Oczywiście, tutaj się nic nie zmieni. Tak samo jak jeśli chodzi o zawodników, wiem, że są albo były różne głosy i opinie kibiców. Kibice mają prawo oceniać zawodników i trenerów. Część zawodników jest odbierana bardzo dobrze, część powiedzmy gorzej. Natomiast mamy taką kadrę, nie ma okna transferowego, tu się nic nie wydarzy. Pracujemy z tymi ludźmi. Tak samo jest, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. W tej chwili pracujemy do końca sezonu w takim gronie i zrobimy wszystko, aby realizować te pośrednie cele, którymi są mecze, pojedyncze mecze mistrzowskie, które, nie ukrywajmy, no, mają prowadzić do tego, żebyśmy w przyszłym sezonie grali w wyższej klasie rozgrywkowej. Część zawodników znam, bo nie ma co ukrywać, że przez ostatnie parę lat pracując na poziomie pierwszej ligi, ten przegląd materiału ludzkiego z niższych lig dokonuje się cały czas. Się dokonuje i trenerzy naprawdę obserwują tych zawodników. Każdy klub chciałby wyłowić młodego, dobrego zawodnika z niższej ligi, oczywiście jak najmniejszym kosztem, i odkryć go na nowo w wyższej klasie rozgrywkowej, dlatego część z tych zawodników znam, część będę miał okazję poznać dzisiaj i oczywiście czasu jest mało, ale powiedziałem to już na pierwszym spotkaniu z zawodnikami, że w tej chwili wszyscy, którzy są, muszą dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby ten krok do przodu zrobić, czy to będzie krok w postaci wyjścia w pierwsze 11, czy wejścia tak jak zmiana Wolszyńskiego, który wszedł i w ostatnim spotkaniu przywrócił nas do żywych, czy też z ławki rezerwowych zawodnik, który nie może wejść w danym spotkaniu, bądź to z trybuny, wszyscy są potrzebni. Natomiast no, rola tych zawodników będzie zależna od tego, jak będą się, jakie wydarzenia będą następowały, jeśli chodzi o mecz mistrzowski, kartki, kontuzje. Nie jest powiedziane, że ten, kto był dzisiaj poza 18, nie wyjdzie w ostatnim meczu, który będzie decydował być może o awansie. Jest takie może banalne powiedzenie, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Znam multum zawodników, którzy początek sezonu uważali za stracony, a końcówkę sezonu okazywało się, że są kluczowymi zawodnikami i nagle rozdzwaniały się telefony od menadżerów, od klubów i kluby przedłużały z nimi umowy na atrakcyjnych warunkach, więc tutaj każdy ma tylko i aż 7 spotkań, żeby się sprzedać i żeby przekonać do siebie nie tylko mnie, ale cały pion zarządzający Widzewa, żebyśmy tą współpracę dalej realizowali. Nie chciałbym się zagłębiać w to, co było, bo uważam, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany. W tym meczu ostatnim pokazali to zawodnicy zarówno na boisku, gdzie można było to zobaczyć, że zespół jest nabiegany i potrafi kontrolować grę, ale też aparatura GPS, którą mamy dostępną, też pokazała, że zespół, jeśli chodzi o lokomocję, jest naprawdę mocny, więc na pewno jest tu problem. To czego brakuje w takim razie? Problem natury mentalnej, duże wymagania, nie wszyscy zawodnicy potrafią sobie z tym dobrze radzić. Nie wszyscy zawodnicy dotknęli gdzieś już wielkiej piłki i wielkiej presji. Być może z taką sytuacją nie są zaznajomieni i niezbyt dobrze się w niej czują, ale to też jest rola trenera, żeby tą presję ściągać. Ja chciałbym, żeby te wszystkie krytyczne uwagi, wymagania szły bardziej we mnie niż mój zespół. W tej chwili myślę, że temu zespołowi największe jest potrzebne wsparcie kibiców, bo chciałbym, żeby kibice byli tym 12 czy nawet 13 zawodnikiem. Wiem, że atmosfera jest genialna na meczach ligowych na stadionie Widzewa i liczę na to, że w tych 7 spotkaniach uda się realizować te małe kroki, więc optymizm na pewno jest, bo mecz ostatni pokazał, że możliwości w naszych zawodnikach są ogromne, że potrafią grać w piłkę, że potrafimy kreować, że potrafimy oddawać strzały, tak? Czego brakowało być może poprzednio i nawet na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy
Łuckich zapytał o te strzały, które były w dość znaczącej ilości, czy to był umyślny zabieg, czy to były wymagania moje. Ja daję dużo możliwości i dużo swobody, jeśli chodzi o kreatywność w grze ofensywnej zawodnikom. Na pewno jestem, można powiedzieć, bardzo zdyscyplinowany i lubię dyscyplinę taktyczną, jeśli chodzi o grę w defensywie. I chciałbym, żeby taki widzew na te 7 kolejek można było oglądać. Znaczy, ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, że takie błędy się zdarzają na najwyższym poziomie zawodnikom i wielokrotnie można je zobaczyć, oglądając mecze Ligi Mistrzów, czy mecze najlepszych drużyn na Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy. Natomiast optymizm w tej całej sytuacji, w której straciliśmy tą bramkę, jest taki, że są to błędy indywidualne. To nie był błąd zespołowy, że nagle tracimy kontrolę nad meczem, że nagle... Tak, rywal narzucił swój styl gry, zrobił coś dokładnie niesamowitego. Że był to wypadek przy pracy, który można, uważam, bardzo łatwo skorygować poprzez lepsze ustawienie stoperów, poprzez pewniejsze granie, poprzez danie więcej możliwości stoperowi do wprowadzenia tej piłki. Także nie wyolbrzymiałbym tego. Oczywiście wpłynęło to na wynik meczu, uważam, bo byłem przekonany, że jesteśmy w stanie zmęczyć rywala do tego stopnia, że w końcu przy takim tempie meczu damy radę strzelić jedną bramkę więcej, a tutaj trzeba było odrabiać tą stratę i było to kluczowe na pewno, ale reakcja zawodników, którzy podnieśli się po tym, wyrównali i dążyli do zdobycia drugiej bramki, no napawa na pewno optymizmem. Myślę, że indywidualności czasami trzeba poświęcać względem dobra całego klubu i jest to naturalne, że ten zespół musi funkcjonować, jest to sport zespołowy, więc w pojedynkę niczego tutaj nie osiągniemy. Potrzeba, żeby wszyscy dołożyli do tego cegiełkę i cały czas to powtarzam zawodnikom, że jeśli wszyscy w tym samym kierunku dołożą coś od siebie, każdy sprzeda swoje najlepsze cechy, to jesteśmy w stanie przenosić góry. Znaczy, ja rozmawiałem z zawodnikami zarówno indywidualnie, jak i gdzieś tam w grupach rozmawialiśmy i Dario jest bardzo ważnym punktem zespołu, jest kapitanem zespołu i odbyłem z nim taką rozmowę, w której on jest świadomy powagi sytuacji, czyli tego, że gdzieś oczekiwania wobec zespołu są większe. Natomiast ta zmiana była przede wszystkim... zmiany personalne były wymagane pod kątem danego systemu gry. Chcieliśmy, aby środkowa linia była bardzo mobilna, żebyśmy mogli dobrze operować piłką po ziemi, tym bardziej, że zespół przeciwników, 6 zawodników około 1,90 m wzrostu, więc chcieliśmy wykorzystać ten atut, a właściwie słabość, bo nie mieliśmy jak się przeciwstawić wzrostem, żebyśmy mogli narzucić swój styl gry i uważam, że to się w większości wczorajszego spotkania udało, dlatego Dario wie, że na niego liczymy, wszedł w tym spotkaniu, chcieliśmy, żeby troszkę uspokoił grę w środku, bo poszliśmy na taką bójkę, można powiedzieć, z Olimpią w ostatnich minutach, na taką wymianę ciosów, a potrzebowaliśmy jeszcze tego spokoju. Nie starczyło czasu, żeby wykorzystać to w grze, ale uważam, że wszyscy ci zawodnicy będą do samego końca potrzebni zespołowi. Powiem tak, no, po utrzymaniu w Olimpii Grudziądz z 10 punktów, gdzie, tak jak mówiłem, 33 punkty udało się zdobyć na wiosnę, dostałem o zawodników koszulkę, Diego Paszulewicz, to było trochę żartobliwe, aczkolwiek wiedzieli, że jest to dla mnie to wszystko jest człowiek, na którym częściowo się wzoruję i przeciwko któremu też miałem okazję kiedyś występować. Ja uważam, że w tym sezonie wszystkie mecze były bardzo ważne, bo jeżeli zespół na początku rundy... Może się okazać, że tam jeden punkt gdzieś zdobyty będzie... Tak, tak. I dlatego ja na przykład bardzo... Ja wiem, jaka jest sytuacja i wiem, że odbiór kibiców jest liczony, że to był 6 remis. Natomiast ja ten ostatni remis bardzo mocno doceniam. Ze względu też na sytuację, w której żeśmy odrabiali tą stratę. Jakby pan odpowiedział tym, którzy są zawiedzeni, którzy często narzekają, rzeczywiście wylewają swoje frustracje na to, że klub widzę zorganizowany, klub, który ma najwyższy budżet w drugiej lidze,
jakbyśmy tak pomyśleli, być może nawet i w klasie wyższej, zresztą to nie było tajemnicą, operuje się tutaj kilkunastoma milionami złotych. To jest klub, który powinien drugą ligę całkowicie zdominować, wygrać. Tak naprawdę piłkarzom tutaj niczego nie brakuje, powinni wychodzić na każdy mecz, krótkie 3-0 i do widzenia. Łatwo o tym wszystkim mówić i teoria, tak, no, ale... Znaczy, ja, ciężko mi z takimi argumentami się mierzyć, bo po pierwsze jestem zbyt krótko w klubie. Ale jak pan obserwował to z boku nawet? No bo często się pojawiały takie informacje. Oczywiście, że tak. Tak, bogaty klub w ogóle, który powinien w tej lidze roznieść każdego. To się nie dzieje tylko na poziomie drugiej ligi, to się dzieje na poziomie pierwszej ligi, na poziomie ekstraklasy, na poziomie europejskich klubów. I idąc tym tropem, można było powiedzieć, że Legia Warszawa powinna być mistrzem. Corocznym mistrzem Polski, i to tak, po pierwszej rundzie. A nagle okazuje się, że Lechia, która ma problemy organizacyjno-finansowe, która nie dokonywała żadnych transferów w zimie, która rozwiązała kontrakty z kluczowymi, wydawałoby się, zawodnikami dzięki dobrej pracy, dobrej atmosferze i dobrej pracy trenera Stokowca, nagle okazuje się, że ma 3 punkty nad Legią, więc te przełożenie 1-1 finanse do wyniku nie zawsze oddają to, co się dzieje, że tak powiem, w tabeli. Oczywiście to jest ważny czynnik i bez pieniędzy uważam, że dużej piłki nie można zbudować długofalowo, tak? Być może taki pojedynczy wynik ma rację bytu, ale jeśli nie ma tych organizacyjnych rzeczy poukładanych, no to widzimy przykłady choćby Polonii Warszawa, która w 2000 roku, z którą w 2000 roku miałem okazję zdobyć Mistrzostwo Polski, i nagle wycofanie się głównego sponsora, pana Romanowskiego, spowodowało, że ten zespół i ten klub zniknął przez moment z piłkarskiej mapy, więc finanse, stadion, otoczka cała jest na pewno potrzebna, żeby to budować, ale nie jest to jedyny determinant, który powoduje, że są pieniądze, jest wynik. Nie ma pieniędzy, nie ma wyniku. To tak nie działa, nie da się tego tak przełożyć w sporcie. To jest duża doza prawdopodobieństwa, że ten wynik będzie. Natomiast w sporcie jest wiele rzeczy i wiele czynników, które wpływają na wynik sportowy i być może czasami one równoważą brak pieniędzy bądź te pieniądze, które są przy zespole.